Dzień dobry, Anna Lechowska, Fundacja Przemocni. Pytanie z dziś i pytanie świetne dla mnie na dziś. Jak wyjść z pułapki własnej głowy? Jedno to zrozumieć, czym jest obsesyjne myślenie i o obsesyjnym myśleniu jest film na tym kanale, więc można go sobie poszukać. A drugie to takie zwykłe życiowe triki. Ja dzisiaj taki zastosowałam. Miałam zdiagnozowaną depresję endogenną. Ileś lat już próbuję zrezygnować ze seserajów. Jestem w stanie 3 miesiące wytrzymać i później zawsze muszę wrócić. I teraz ten okres już się o mnie bardzo upominał. Wczoraj miałam dzień kompletny już dysmózgi. Generalnie przeleżałam w łóżku, no pracując w komputerze, na komputerze, ale przeleżałam w łóżku 3 tygodnie. I dzisiaj, gdy po prostu otworzyłam oko, to otworzyłam je w czymś, co nazywam piekłem, w tej wersji rzeczywistości, która jest po prostu piekłem. I co robisz w takiej sytuacji? Świadomość jest twoim największym przyjacielem w tym wypadku. Świadomość tego, że masz depresję endogenną na przykład. Świadomość tego, co ci pomoże, czyli mi pomogą leki i ruszenie dupska, choćby nie wiem co. Załatwienie spraw, które muszę załatwić, to zawsze działa. Zazwyczaj na to określenie pułapka własnej głowy Nie zdążyłam jeszcze porozmawiać o tym z osobą, która to do mnie napisała. No ale to nie dotyczy niczego miłego. Na pewno nie. Czym może być więc ta pułapka własnej głowy? No oczywiście jakimś konstruktem myślowym. Jak sobie radzić z obsesyjnymi myślami? Tak jak mówiłam, jest film. I tutaj oprócz ucinania obsesyjnych myśli, no, jest jeszcze kwestia świadomości. To znaczy, jeśli masz światopogląd, masz tożsamość, masz system wartości, to są rzeczy, do których się możesz odnieść niezależnie od tego, jak się czujesz. To znaczy, znasz to, wiesz, że to jest. Masz jakieś ustalone fakty na temat rzeczywistości i niezależnie od tego, jak źle się czujesz, więc jak głęboko jesteś we własnej głowie, to pamiętasz, kim byłeś wczoraj. Jeśli nie masz psychozy, pamiętasz, kim byłeś wczoraj i co myślałeś. I choć dziś byłoby to najodleglejsze na świecie dla ciebie, to jesteś w stanie po to sięgnąć w sensie czysto teoretycznym. Ja będąc w piekle, zaczynam czuć rzeczy bardzo inne od tych, które czuję w piekle nie będąc. I to oczywiście wpływa na moje myślenie. Zaczynam mieć myśli nie powiem, że powinny zostać ukarane, ale to są niefajne pomysły. To są pomysły na pewno nie należące do, znaczy nie mogące przewodzić życiu osoby żyjącej tak jak ja i zajmującej się tym, co ja. No i teraz jest najprostszy po prostu sposób, banalny, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcę żyć życiem osoby, która ma te myśli i te pomysły. Jak ci porządnie spadnie serotonina i dopamina, to się nawet robi trochę kuszące, ale jednak pamiętasz, że zmierzasz w innym kierunku. Więc
Nie na wszystko są proste metody. Często ludzie się do mnie zwracają po prostą metodę, pstryk. Widziałam ostatnio takiego mema. Psychoterapia w wyobrażeniach. On off. Psychoterapia w rzeczywistości. Konsoleta. I tak to jest. Nie ma prostej metody, na szczęście, przyjemność i zdrowie psychiczne. Jeśli jesteś porąbany, to nie ma. I z tym się przede wszystkim pogódź. Nie będzie łatwo. Nie ma złotych recept i magicznych guziczków. Możesz się tylko odwołać do tego, co było, co cię trzymało w pionie, co cię prowadziło, co było twoim sensem i celem i co było fajne. Co było tym, o czym mówiłeś, że warto dla tego żyć? Po czym po prostu spinasz dupę i idziesz w tamtym kierunku, jak ja to dzisiaj zrobiłam. Otworzyłam to oko. Hello, witamy w piekle. No więc co się robi, jak się jest mną w piekle? SSRI-e się bierze. Nie mam. Więc muszę się zawlec do lekarza. Już. Nie chce mi się. Nie jestem w stanie się ruszyć. No dobra, to będziesz gniła dalej. Po prostu zgnijesz, zdechniesz w tym łóżku. Luz. Nikt ci nie zabrania zdechnąć. No ale ja nie chcę zdechnąć. No to idź po SSRI-e. No to wstaję. Wstaję. Godzinę wstaję. I sięgam po wszystko, co mi w życiu pomaga. Po wszystko. A więc po witaminę D i wlokę się wykąpać. Wlokę się. Ciężko idzie, ale to robię. I tak, wczoraj był dzień, w którym nie byłam w stanie tego zrobić. Nie, nie byłam w stanie wczoraj zawalczyć o swoje zdrowie. Jeszcze nie. Ale widocznie jeszcze nie było mi tak źle. I każdy z nas ma sposoby na siebie, zna sposoby na siebie. I czasem trzeba się potraktować jak głupiego gówniarza, którego bierzesz w garść i ogarniasz. Więc ja dzisiaj tego głupiego gówniarza wykąpałam. Ubrałam w ciuchy takie do tańczenia. Takie, w których mi się wygodnie tańczy na imprezach, bo to mi się kojarzy z ruchem. Założyłam buty na grubych gumowych podeszwach, żeby się bujać, bo lubię się bujać. Włączyłam sobie kawałek, który mnie zawsze podnosi. Wsadziłam go sobie w uszy i się powlokłam do auta. I jechałam sobie autem. Tak jak to lubię, dla przyjemności, a więc szybko i płynnie, żeby z każdego elementu tego, co robię, wycisnąć jakąś odrobinkę serotoniny. Żeby dojechać do tego lekarza i kupić te leki. Po prostu. Czasami nie da się przestawić nic w myślach. Nie da się. W moich myślach dzisiaj się nic nie da przestawić. Są gorzkie, wredne i niecenzuralne. Ale ja nie jestem moimi myślami i nie jestem moimi emocjami. Ja do jasnej cholery wiem, kim jestem i ty też chyba wiesz. A przynajmniej kim na pewno nie jesteś. Bo ja dzisiaj jestem już w stanie, w którym muszę pamiętać, kim na pewno nie jestem. Znaczy, kim nie chcę być. I czasami tego się trzymaj, jak ci nic innego nie zostaje. Bierz za mordę, wykąp to, nakarm to i zaprowadź to tam, gdzie ma być.
Ubierz to tak, żeby się dobrze czuło. Włącz temu muzykę. Nie wiem, rozprosz temu uwagę. Posłuchaj tego, co to chce. Moje to dzisiaj chciało jechać 300 kilosów, gdzieś tam kilkaset, tak? Bo mi się fajnie jechało samochodem, lepiej mi było. No to jadę w góry na weekend. Tak jakbym w górach nie było, no ale w inne góry, tak? Chce mi się jakiś, nie wiem, jakiś odmiany, jakiegoś czegoś, tak? No to ogarniam sobie. I czasem są po prostu takie proste rzeczy, no. Potrzebujesz się wyładować? Idź się wyładuj. Nie wiem, idź coś rozwalić na bungee, idź na imprezę poskacz. Idź się podżyj. Nie wiem, nie możesz wszystkiego człowieka wytrzymać. To klin klinem czasami też będzie okej, no. Jeśli już nie możesz wytrzymać naprawdę i naprawdę i naprawdę, to wybij klin klinem. Spotkaj się z tabunem ludzi, no. Jeśli nie możesz sobie z nadpobudliwością poradzić, to się po prostu znieczul, daj sobie w łeb. Nie wiem, hydroksyzyną? Melatoniną? Nie możesz znieść frustracji, pobudzenia, tak? To co na ciebie działa? Pamiętajcie, że uczucia, znaczy w sensie emocje, to jest triada z myślami i z fizycznością, czyli z neuroprzekaźnikami, tak? Czyli jeśli z dwoma nie możesz wytrzymać, to reguluj to trzecim, po prostu. Ja dzisiaj nie mogłam wytrzymać ze swoimi emocjami i ze swoimi myślami, więc zaczęłam regulować neuroprzekaźniki. SSRI to jest jedno, ale kąpiel porządna. To jest serotonina. Ubranie się w ciuchy do tańczenia i włączenie sobie muzyki to jest serotonina i dopamina. Ja oszukałam samą siebie dzisiaj, że jest fajnie i jest impreza. To wymaga dysocjacji. Ale dysocjacja jest nam dostępna, bo to jest mechanizm obronny mózgu. Jest to mechanizm obronny przed zwariowaniem. Więc skoro on się może sam włączać, to tym bardziej możemy go włączyć sami. Jest jakiś taki poziom samokontroli, który pozwoli ci samego ciebie usadzić na dupie. I kazać się zamknąć i robić to, co każesz. I nie będzie to fajny dzień, ale nie będzie już koszmarny. Nie ma czasami miłego sposobu. Nie ma prostego sposobu i nie ma sposobu takiego, że ci coś powiem i to cię oświeci i ci pomoże. Czasami po prostu musisz to przecierpieć, no. Wziąć za ryło i być swoim własnym house commando. I tyle. Dziękuję. 1% dla przemocni to dzięki Fundacji Fani Mani bardzo prosta sprawa. PIT wpisujesz po prostu. Fundacja Fani Mani. Nie przemocni. Fani Mani. KRS. Fani Mani to 000 50 72 34. A jako cel szczegółowy wskazujesz przemocnie po numerze ID Fundacji Fani Mani, której przemocnie jest beneficjentem. I ten numer to jest 4280. Więc jeszcze raz. Organizacja Fani Mani KRS podany na tym obrazku. Znajdziesz go też na Facebooku. Cel szczegółowy 4280. Dziękuję.